Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku First Looka The Sims 4. Dzisiaj zajmiemy się życiem, ponieważ to jest to, co ciekawi mnie najbardziej. I pewnie was też, bo to w końcu jest esencją gry. Jejku, czy ona gra w The Sims 1? Ona gra w The Sims 1. Bez kitu, ale fajnie. I tutaj jej umiejętność grania wzrasta. Ale chciałam zrobić pewien myk. Zobaczymy, czy mi się to uda. Jak wiecie, zwykle w First Lookach używałam kodu na pieniądze, żeby móc pokazać wam wszystkie rzeczy i sama też zobaczyć wszystkie rzeczy. Tutaj, no niestety, zaczynamy grę, więc mamy jeszcze mało pieniędzy. A że to jest First Look i właśnie chciałabym zobaczyć, jak działają różne nowe obiekty, na które aktualnie nas nie stać, chciałabym spróbować użyć kodu na pieniądze. I razem się też przekonamy, czy to działa. Okej. Okay. Konsola się otwiera tak jak zawsze. Ctrl-Shift plus C. I spróbujemy. Motorola. Działa! Okej, okay, to jeszcze jeden raz. Jeszcze jedno doładowanie konta. Strzałką w górę mogę? Nie. Gdyż zrobiłam domek, który kosztuje... znaczy... W ostatnim odcinku... Byliśmy w trybie budowania i kupowania. Jak tu wyjść na widok miasta? Czekajcie. Okej, okay, zrobimy tak. W każdym razie w ostatnim odcinku z budowania i kupowania budowałam domek. I dzisiaj go troszeczkę ulepszyłam. I chciałabym spróbować tutaj... Nie. Bo ja bym chciała spróbować ją przeprowadzić. Bo nie wiem do końca, jak to zrobić. Tak, tu jest mój sim, to wiem. Mogę jakoś ją przeprowadzić? Spróbujemy tak. Wyjdziemy do menu głównego. Zapisz i wyjdź. Żeby zapisały się nam te pieniądze. Zobaczymy, czy da się ją tam przeprowadzić. Nie wiem jeszcze, jak przeprowadzać simów w The Sims 4. Ale spróbujemy. Dobra. Gramy po pierwsze. Bardzo chciałabym ją wprowadzić do tamtego domku właśnie. Więcej. O! Więcej. Zarządzaj rodziną, zmień typ parceli, eksmituj rodzinę, wyprowadź rodzinę. Właśnie, chcę ją wyprowadzić. I jest już wyprowadzona? I chciałabym ją wprowadzić tu. Jej, wrzos, rodzina się przeprowadza. Czy to jest ten dom? Tak, to jest ten dom. Dobra, udało się. I teraz chciałabym grać w tym domu. No, poszło w miarę sprawnie. Chwila na ogarnięcie i udało się ją przeprowadzić, także super. No zresztą zobaczycie też... Wow, jakieś punkty. Jesteśmy już w szczęśliwych chwilach. A ona dalej siedzi przy komputerze. Cóż za przypadek, że zryspiła się akurat tutaj, nie? Okej, okay, tu możemy... Aha, prosto... Stąd możemy kupić nasionka. Owoce, warzywa, zioła. Są cztery działy, a ja mam tylko trzy doniczki. O! Dobra. Kupimy nasiona do hodowli kwiatków. Jedne do tego, jedne do tego i jedne do hodowli ziół. Dobra. I od razu pójdę do trybu kupowania, ponieważ chciałabym kupić jeszcze jedną doniczkę. Dobra. Kupiłam? Nie kupiłam. Jeszcze jedna doniczka. Super. Możemy wracać do życia. Okej, okay, i czy ona teraz ma w wyposażeniu te nasiona? Tak, pierwsze co to zacznę od sadzenia roślin i ziół, nie? O, mamy tutaj. Otwórz paczkę nasion. I co? Nie chcę kupować, ja chcę otworzyć paczkę nasion. Aha, tutaj dostałam różne nasionka. No, otwiera dalej używając komputera, ale spoko. Okej, dostałam różne nasiona do różnych dziwnych rzeczy. O, jest szczęśliwa, bo... Ma ładnie ozdobiony pokój. Spoko. Ja chcę spróbować coś posadzić. Winogrona, banany... O! Jabłko. Zasiej. Przeciągnij ten obiekt na świat. To ja mogę tak siać bez jej udziału w ogóle? To nie jest zbytnie ułatwienie? Bo wiecie... O, chryzantema. Stokrotka. Tu dzwonki. I co? One są już zasiane? Nie, ona musi iść je zasiać? Tak. Dobra, już myślałam, że to się samo zasiało. Ale to trzeba położyć w doniczce. Idź zasiewać. Jeszcze marchewkę posadzimy, o. Dobra, bo mój dwuklik mi się tu psuje.
Marchewka i zasiej. Dobra. Okej. Okay. Zdobywa złośliwość? A co ona zrobiła? Zrobiła coś złośliwego, spoko. Już mam zmienioną kamerę. Na The Sims... na tą, jaka była w The Sims 3, więc będzie łatwiej. Dobra. Wyposażenie. Co ty masz jeszcze w wyposażeniu? Powłóczący nogami umarli. Jakąś książkę, a to? Aha, to jest ta higiena instant, okej. Dobra. Dobra, jak to schować, tutaj trzeba kliknąć. I co, zasiane? A mogę to podlewać, czy coś? A tutaj gdzie jest? Czemu tutaj nie ma? Ja tu kupiłam nasionko. Dobra, podlewamy. Pierwszy miał być chyba jabłko, ale nie wiem, co się z nim stało. Właśnie moja myszka tyle dziwnie działa, ale... Musimy sobie jakoś poradzić. O, zasiej. Tyle brakuje mi tego, że nie ma twarzy Sima, jak klikamy na różne rzeczy i tak... Jeszcze fajne jest to, że cała rzecz się podświetla, albo cały Sim, na którego klikamy, ale... Okej, okay, jest podlane. Jeszcze można odchwaszczać. Okej, okay, jakość normalne. Normalne. Jakość normalna, ale ta jest bardziej uśmiechnięta roślinka. Rośliny też mają uczucia. Dobra, przyspieszymy trochę ten jej przygody ogródkowe. Tu się jakaś wielka kałuża zrobiła. Tylko prawdziwy maniak schludności próbował wytrzeć kałużę na ziemi. Dzięki za uwagę! To po co daliście mi taką interakcję? Może jestem maniakiem schludności albo coś. Co się dzieje? Zasadź... To. Nie da się podejść do tej doniczki, czy co? Jejku, już jest 21. O, jak ona fajnie z tą szpachelką tutaj. Energia jej trochę spadła, ale generalnie wydaje mi się, że potrzeby strasznie wolno spadają. Energia, ale to tak trochę wcześniej jeszcze, żeby iść spać, co nie? Ten mikrofon jednak nie jest do śpiewania. Zauważyłam, jak układałam tutaj tylko do opowiadania dowcipów. Szkoda, że w sumie Simowie nie mogą śpiewać. Ale no to jest do tej kariery właśnie satyryka. I tutaj dałam jeszcze właśnie takie narzędzie do rzeźbienia, znaczy taki stół do rzeźbienia. Gitarę, switchbany. Generalnie domek się trochę zmienił. Salon jest taki w drewno i fiolety. Teraz mi się bardziej podoba. Kuchnia się troszeczkę zmieniła, łazienka. Znaczy wszystko zostało tak trochę dopracowane. Sypialnia mi się wydawało, że będzie miała inne kolory, ale ma takie. Te kolory tutaj trochę tak dziwnie się dobiera. Okej. Okay. Jakie ty już masz umiejętności? Zyzy. A dopiero jest w połowie. Trochę mniej niż połowa, ona już ma zyzy. Ale jest szczęśliwa. Co by chciała? Tańczyć do muzyki ze stereo, zadzwonić do kogoś i zdobyć następny poziom umiejętności programowania. Właśnie. Co z twoją pracą, moja droga? Tutaj masz taką ocenę. Graj w gry wideo przez 4 godziny. Fajny motyw na awans, żeby grać w gry wideo przez 4 godziny, nie? Też bym chciała. Dobra, skończ z tymi dowcipami. Zobaczymy, co się stanie, jak będziesz tańczyć do muzyki. Włączymy. Może pop, powiedzmy. I teraz idź i... tańcz. O, to jest ta muzyka, która leciała w demo The Sims 4. No, masz żółty kryształek nad głową, ale mój kryształek z Sims ciągle świeci na zielono, ponieważ ona jest szczęśliwa. A zauważyłam, że on świeci na kolory emocji. Właśnie ten plumbob, a nie na kolory tego jakby... takiego ogólnego stanu Sima. Jak tańczą Simowie w The Sims 4? Simowie zawsze tańczyli dziwnie i... to się nie zmieniło. Okej. Okay. Dobra, może już ją wyślę do łóżka. Szybko jakoś prześpimy tę noc. Śpi. O, jeszcze można usiąść na łóżku. Spoko. A kończysz tańczyć? Kończysz tańczyć? Kończysz tańczyć. Może ja to wyłączę, żeby nam tu nie grało. Idzie do łóżka. Okej, okay. Chodzi kobieco. Zasłaniają nam te wielkie lustra, które tu powiesiłam, ale cóż. Chciałam, żeby miała w sypialni wielkie lustra, więc ma. O, zmieniło się na pogodna i mój kryształek... Ej, mój kryształek poszedł spać! Tak jak Sim. Ja muszę włączyć z aparatu, żeby wam pokazać. Czekajcie. Weź, żeby ona nie przestała spać, zanim ja włączę nagrywanie. O. Kryształek poszedł spać i jest teraz taki... Właśnie taki niebieski. Śpi. Ta osoba odpływa w sen, ignorując uczucia, jakie doświadczyła w ciągu dnia. I mój kryształek właśnie teraz jest taki jakby przygaszony niebieski. Ej, fajne!
Ciekawe jeszcze, na jaki kolor on będzie świecił. Tego się nie spodziewałam. Ale na razie wyłączę. Tutaj. I przyspieszymy to jej spanie. Okej, okay. Tak trochę... Nie uważacie, że jest trochę jasno jak na trzecią w nocy? Nie wiem, jaka tu jest pora roku. Ciekawe, czy będzie datek z porami roku, pewnie tak. O, tutaj... Kliknij, aby rozwinąć. O! Bardzo nieswoja. Tak, teraz mi kryształek świeci na jadowity pomarańczowy. O! Ja zostawię na chwilę nagrywanie z aparatu, najwyżej się rozładuje. Tak, kryształek jadowicie pomarańczowy, ponieważ ona potrzebuje do toalety. A wyspała się całkiem. Właśnie, bo tutaj jeszcze jest... szczęśliwa plus jeden, ale nie swoja 40. Dobra. Więc idź tutaj do toalety ze kwiatek. Skorzystaj sobie. Ale nie musisz siedzieć w łóżku jak tak bardzo... Fajnie chodzi! Ojej. Fajnie chodzi. Biedna. Widać, że potrzebuje skorzystać z toalety. Dobra. Potem trzeba będzie przygotować coś do jedzenia. O, znowu jest szczęśliwa. Mój plan był znowu świeci na zielono. Dobra. Może zjeść śniadanie. Jajecznica. O. Czemu nie? I mi się myli, bo szukam tych rzeczy, tej kolejki, które ona robi na górze, ona jest na dole i tak automatycznie patrzę tutaj. A to jest to drzewko bonsai. Też bym chciała zobaczyć, jak to wygląda. I w ogóle, w jakie dni ona pracuje? Właśnie, w jakie dni ona pracuje? O, jak ona rączki myje. No właśnie, jak fajnie otrzepała z wody. Fajne tutaj animacje są, podobają mi się. Ona dzisiaj nie idzie do pracy, dzisiaj ma jeszcze wolne. Więc dzisiaj nie zobaczymy, jak pracuje. Dzisiaj ma wolny dzień. Co się stało? Tak, znowu mi kryształek jest pomarańczowy, ona jest głodna. Co ty robisz z jajecznicą? Boż. Spoko, już niedługo będziesz lepiej gotować. A tutaj? Aha, tutaj jest plus jeden szczęśliwa, ale nie swoja ten. W sumie powinno się wyzerować, nie? Wow. Strasznie duży w ogóle jest ten, jak ona się uczy. W trójce był dużo mniejszy, a tutaj zajmuje, kurczę, 1/4 ekranu wysokości. No. Trzeba zobaczyć, jak gotuje. Ja zawsze lubię się przypatrywać, jak Simowie gotują, więc... Fajnie, wysypała to na stół, ale talerz też się pojawił. I nowy poziom gotowania. Poznała przepisy na jajka, na toście, kanapkę z bekonem, chipsy z salsą oraz rybne taco. Nauczyła się także nowej, fajnej sztuczki z dodawaniem kombinowanym. Fajne. Okej, okay, jest znowu szczęśliwa. Ona miała grać w gry przez 4 godziny. Co to jest? Tańczyć do muzyki ze stereo. A nie tańczyła już? Ona chyba sama włączyła tę muzykę, żeby sobie podrygiwać i... Tak, słuchaj muzyki romantycznej. Spoko. Ona właśnie słucha muzyki romantycznej. I czy ona przez to je wolniej? Patrzcie, no ona tańczy już przez to, ona zamiast wpierniczać tę jajecznicę. Ale tutaj się cieszę, że słucha muzyki. Dobra, przyspieszymy to jedzenie. Pójdziesz sama umyć? Pójdzie. Dobra. Ja mnie ciekawią różne obiekty, tutaj na przykład ten stół do rzeźbienia i... O! Moje roślinki już tak urosły przez jedną noc? Zaraz to zobaczę, tylko niech ona sobie potańczy. Tańczy. Ale patrzcie, ona od razu idzie na komputer. Troluj na forach! Co to miało być? Ona się nauczyła tej złośliwości, kurczę. Zostawiłam ją na chwilę i się robi złośliwa dziewczyna. Złośliwość. Gdzie to jest? Proszę. Płatać psikusy, irytować lub wykpiwać innych simów. Życie to zabawa, a złośliwy sim chce zepsuć tę zabawę. Ta, nie pozwolę ci być złośliwą. Ale zauważcie, że ona na przykład jak jej... A to tańczenie ci się nie zaliczy? A, teraz się dobrze zaliczyło. Dobra. Ja na przykład jej to skreślę. A tu jej wyłączę. To ona nie myśli zbyt długo, co ma robić dalej. Nie stoi tak bez potrzeby, tylko jakby od razu ma jakieś nowe plany, przynajmniej tak mi się wydaje. A teraz akurat stoi. Zaprzyjaźnić się z kimś, zadzwonić do kogoś. Właśnie, przebierz się. Przebierz się, moja droga. Zmień strój. Zmień strój na codzienny. O, tam jakiś sim idzie. Tutaj ładna okolica, jest taki mostek. I w ogóle...
Tutaj jest jakiś park. Mogę do niego pójść, czy muszę go załadować? No, do parku chyba można pójść, bo to nie są pomieszczenia. Co to jest? Kop. Idź wykop to. O, tu jakieś jedzenie zepsute. Mogę wyrzucić, nie? Jakiś sim taki zdołowany idzie. Chodź tu szybko. W co ona się przebrała? W swój codzienny strój? Chyba tak. Okej, przynajmniej fajnie, że mogę pójść do parku obok domu. No ale sąsiadów niestety musimy podróżować. Także to nie jest plus do końca. Jak daleko mogę pójść? A niektóre domy to właśnie wydaje mi się, że po prostu jest takie... Są narysowane, nie? Nie ma ich tak naprawdę. No, kopiesz? Wow. Ciekawe, że to cenne. Jakieś kryształy. O! Cytryn. Fajnie. Tutaj trzeba wykopać, trochę jak w średniowieczu. Tu też jest. Bo w The Sims 3 tak kamienie wszystkie leżały tak po prostu na tym. A to co? Szukaj żab. Tu jest jezioro? Mam szukać żab w tym? Spędzimy trochę czasu na dworze. A to? Też są. A mogę jakieś nasionka na przykład? A do ich ogródka mogę iść? Nie, nie mogę. Musiałem też podróżować. To jest takie trochę denerwujące. Fajnie tutaj liście spadają z drzew. Jedzenie, kurczę, zawsze tutaj leży zepsute. Mogę z czegoś pozbierać jakieś rzeczy? O, tu coś jest. Krzak truskawki. Zdziczałe. Obejrzyj. A czemu nie mogę zbierać? W tej chwili nie ma żadnych plonów. Aha. Co, znalazłaś coś tam? A co to jest? Spróbuj kogoś poderwać odważną gadką. O! Pewna siebie i kryształek świeci na niebiesko. Kurczę, nie zauważyłam, bo on jest obok, a ja tutaj patrzę na grę. Pewna siebie, no. Co to wywołało? Jej, surfując za żabę bakłażan. Mam żabę. Ej, mogę... Ciekawe, czy mogę ją wsadzić potem do akwarium. Dobra. Nie ma jak iść po okolicy i zbierać różne dziwne rzeczy. Ale czemu ona zawsze tak biega, zamiast iść normalnie? Więc co, nie mogę truskawek zdziczałych zbierać? Bo nie ma, tak? Szkoda. Zebrałabym jakieś coś. A to? Też nie mogę. Lwia paszcza. Tak. Nie ma tu gdzieś nasionka krowokwiatu czasem. Tak, wiem, chciałabym zbyt dużo. Poderwać kogoś odważną gadką. Jest jakiś przystojny sim? Nie, chyba nie ma. Cały czas ktoś tu łazi. Dokąd wy wszyscy idziecie? Przed moim domem akurat. Dobra. A co się stało? Przecież było tu jabłko. No nieważne. Nie chcę kupować nasion. Mój dwuklik źle działa. Tu trzeba podlać. Tu też trzeba... Co się stało? Nieprzyjemne otoczenie. No to już uciekaj stamtąd. Uciekaj stamtąd i... Aha, to ślanie nie potrzebuje wody. Ciekawe, jak szybko urosną. Ta dniczka jest jakaś pechowa. Moje plony stąd znikają, albo coś się zjada, albo... Wow! Tu płynie stateczek! Jej, w którym my jesteśmy roku, że tu takie stateczki pływają? Fajny mostek. Mogę coś z tym robić? Nie, tylko taka ozdoba. A, ładnie wygląda! Tu mamy taką rzekę. A w tą stronę też mogę sobie chodzić. Tam dalej już nie. Ale tutaj mogę przyjść do tych parków. No to chociaż, które można na dworze czasu spędzać. Znowu jest pewna siebie. Wow! Introwertyk! Co się stało? Sim nie wykonuje żadnej interakcji z innymi simami przez 24 simowe godziny. Tak, dostałam osiągnięcie. Dobra. Zadzwonić do kogoś. Ja bym chciała kogoś poznać, ale... Nie widzę tutaj żadnych interesujących simów. Ale może ktoś będzie przechodził. Całkiem sporo ich tu chodzi. Czekajcie. Przyjrzyjmy się. Jakiś niezbyt młodo wygląda. Halo, przystojni simowie. Czy któryś z was chciałby przejść przed moim domem? Okej, okay, ale znowu na niebiesko się świecimy. Dobra. O właśnie, ta rzecz do pracy. Spróbujmy, jak to zadziała. Graj w gry wideo przez 4 godziny. Pisz dowcipy, ćwicz programowanie. Graj w grę. Bliblok? Graj w grę simowie na zawsze. Simowie na zawsze graj. A co to jest? Aha, tutaj się naprawiło. Dobra, 4 godziny. Mamy 0 z 4 godzin. Zobaczymy.
wymagania do awansu. A nie trzeba żadnych umiejętności rozwijać? Tylko grać w gry przez 4 godziny? No z operatorką pomocy technicznej. O, już 1 godzinę przegrała. Tutaj, gdzie? To podpalasz simów swoich? I cieszy się z tego! Nie, tak nie wolno. O, i gra w The Sims 1 w Simlish. Wanna serduszko. Ale fajnie, że to jest The Sims 1. Tam widziałam z tego, z was podróży. To jest z Balangi. Fajne. 1 z 4. A co to jest? Ładnie ozdobione. Wzmacnia pewna siebie. Jest pewna siebie. Mogę coś zrobić z tym, że jest pewna siebie? Mogłabym właśnie coś z tym simem spróbować. Albo to? Zacznij obraz wzbudzający pewność siebie. O! Obraz wzbudzający pewność siebie. Ale fajne! Gdyby nie była pewna siebie, to bym nie mogła takiego obrazu. Mam nowy poziom w grach wideo. To się nam przyda. Ale dobra, na razie zostaw to i spróbuj z tym obrazem. A ja będę czaić, czy ktoś fajny przychodzi obok domu. A, wy już rozmawiacie ze sobą? Też nie wyglądają na przystojnych. Ta. Muszę ci znaleźć jakiegoś tego sima do flirtowania. To jakaś taka stołowana sąsiadka. Mam w ogóle flamingi w ogródku, bo dla mnie w The Sims nie ma szczęśliwego domu bez flamingów. To jest taki symbol. Aha, nie skreśliłam ci tego grania. Dobra, już skreślam. Już skreślam. A co się dzieje? Higiena. Nie zapominam o twoich potrzebach, ale one tak strasznie wolno spadają, bo już jest 14 i w ogóle głód nie spadł. Nie wiem w sumie, czy nie za wolno, nie? Bo za szybko jest źle, ale za wolno też jest źle. Umiejętność malowania. Wow, ty lwa malujesz? Poznaj kogoś nowego. Tutaj, aha, tutaj też tak jest ten. Ile będzie trwało chyba robienie tego obrazu? Tak mi się wydaje. Dobra, to potem spróbujemy użyć tej... Co to jest? Aha, mapa skarbu! Ta żaba moja! Ona jest od razu w akwarium. A tu mogę rybkę kupić. Dobra, to na razie wsadzimy do... mogę to do wyposażenia dać? Nie. Dobra, to na razie... nie chcę kupować ryby. Chcę to gdzieś przestawić. Dobra, damy to na stół. I tak nie mamy takiej dużej rodziny. A tutaj chcę dać żabkę. O, mam żaby bakłażan. Rzadką! Otoczenie 3. Dobra, a potem spróbujemy użyć tej higieny instant. Wypijemy, zobaczymy jak zadziała. Piękny obraz, no. Piękny, Liliano. A te bąbelki to co robią? Nie wiem. Obejmij kogoś. Co to jest? Coś smacznego do sączenia. Aha, ona wypiła już tamto. I poprawiła się higiena? Poprawiła. Co ty teraz robisz? Zobacz jak działa to. Zrób rzeźbę. Blok do noży, rzeźba konia. Dobra, może konik. A ten obraz już mogę zdjąć? Obraz budzący pewność siebie. Styl artystyczny. No. A, ja chcę tak ten, tylko zobaczyć. Tu mi zasłania. Majsterkowanie się uczy. Wystrój wzmacniający pewność siebie 2. Obejrzyj, włącz aurę emocjonalną. A mogę włączyć i wyłączać aury emocjonalne. Ciekawe. Opraw. Nazwa, sprzedaj kolekcjonerowi. A jak mogę go... Wow. Chciałam powiesić na ścianie. No, idealnie pod tą półką. Okej, ona ciosa tak tym nożem, że ja się po prostu boję. Jak ta rzeźba będzie wyglądać, ale sprawdźmy. Jak tam twoje potrzeby? Zadziwiająco dobrze. No już cały dzień i prawie nic nie trzeba było z jej potrzebami robić. No, ja chcę zobaczyć swoją rzeźbę. Czas spędzony na pracy w drewnie bardzo się opłacił. Zajrzyj do wyposażenia Sima. Okej, zajrzymy do wyposażenia Sima. Kurczę, to jest tyle rzeczy do robienia, że nie wiem co robić. Jej, rzeźba konia! Ale ładny ci wyszedł. No, jak na pierwszą rzeźbę to cudo po prostu. O, ja chcę go gdzieś postawić na biurku. A co to jest to?
Ja to kupiłam, ale to jest coś jak taka kula bilardowa 8. Spytaj o pomysły twórcze, skończ do wyposażenia, zapytaj o życie uczuciowe, zapytaj o tajemnice naukowe. Spytaj o pomysły twórcze. Okej. Okay. To jest książka, to jest ten kryształ. Wystrój pobudzający. Co się stało? Twoja muza gdzieś przepadła. No to jest jak ta kula bilardowa 8. A życie uczuciowe? Zapytaj. Czekajcie. Chciałam gdzieś postawić ten. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. To ma fajny wystrój. To nie mam gdzie postawić. Postawię na razie na ziemi, nie zwracajmy na to uwagi. Co się stało? Czemu masz żółte? Towarzystwo, no już idziemy. Dobra. Kto tu mi chodzi? Spróbujemy wybrać się gdzieś. Na miasto. Niestety musi nam się załadować to miasto. I w ogóle, raz, że to miasto jest bardzo małe, tak jak spojrzycie, jest mniejsze niż w The Sims 2. I nie można samemu dać parceli, gdzie się chce, ani zmieniać wielkości za bardzo. I też jak tak patrzę, to tak za bardzo w tym mieście nie ma nic takiego ciekawego do roboty. Mamy jakiś park, okej. Okay. No i mamy tylko muzeum, klub nocny i siłownię i bibliotekę. Na przykład nie ma takich fajnych rzeczy jak teatr, nie mamy miejsc pracy naszych simów, gdzie mogą podjąć jakieś kursy, nie wiem, stadionu, plaży, jakichś takich fajnych rzeczy, no i mi tego brakuje na przykład. Dobra, może spróbujemy do tego klubu się wybrać. Halo? Tu chciałabym. Zaprosz do wspólnej podróży. Nie zapraszaj nikogo. Idziesz sama? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ile już nagrywam. 27 minut. No. Jedź tam. On gada do siebie. No, porozmawiaj z nim, bo widzę. Przyjazne powitanie, no. Kontakt z innymi. Ważny element życia Sima. Wiem, właśnie jest z tobą nieszczęśliwa. Smutno, ojej, mój kryształek świeci na ciemno niebiesko. Ale nie ma miejsca na karcie pamięci, żeby wam pokazać. Co możesz jeszcze z nim robić? Skrzycz? Rozmawiaj o najnowszych grach. O. Sprawdzenie przebiegu rozmowy. Dobrze. Wow, skąd się tu wziąłeś? Przywitaj go też. W ogóle musimy obczaić coś w tym klubie. Cecha. Nie, chyba nie znasz jego cech. Znudzona? Czemu? W swoim kierunku, no trudno. Idź porozmawiać z tamtym. Panel związków. Tutaj tańczą. Jest pianino, jest bar. Co jest u góry? Łazienki i ten. Co się stało tutaj? Nudna rozmowa, no. Czemu nudna? Zaproponuj zabawne zajęcia. Co są zabawne zajęcia? Kto tu tańczy? Bella! Ej, przywitaj Bellę. Tańcz z nią. Biedna, znudzona Lilianna. Ej, spotkaliśmy Bellę. Jednak mam szczęście. Smutna! Smutna przyszłość, romantyczka. Koska przewiduje, że w przyszłości, jaką ma przed sobą Lilianna, czeka złamane serce. Nie przejmuj się tą głupią kostką. Już ci nie dam jej. Rozmowa? Skreślmy tę rozmowę. Skreślmy to i chodź tutaj potańczyć z Bellą. Może ci to poprawi humor. No. No chodź. Jak ona chodzi, biedna, zdołowana. O, a proszę, już jest szczęśliwa. Jak to się szybko zmienia. A powiedz dowcip. Możesz jej powiedzieć dowcip? Przyjazne powitanie. Się nie znają. No, ale już się mogą poznać.
Poznaj Bellę. Koniec z tańcem, poznaj Bellę. Aha, głodna się zrobiła, no cóż. Mogę zjeść coś z mojego wyposażenia? Nie, są same nasiona. Tylko sprawdzałam. Nieprzyjemna rozmowa. Rozmowa zrobiła się dość nieprzyjemna. Przeprosił po prostu odejść. Przeprosić? Pochwal szczerze. Możesz ją pochwalić szczerze? Jaką ona rozmawia z nimi wszystkimi naraz? Charakterystyczna... Aha, charakterystyka to była ze wszystkiego Sima. Jaku, nie ogarniam tu, z kim ona teraz rozmawia. Ja chcę, żeby z kimś pogadała! Tak normalnie. Dobra, to pogadaj z nią, bo ona nic nie robi. Przyjazne powitanie. Przywitałyście się? Zostaw tę rozmowę i się z nią przywitaj. No? Wiem, że jesteś głodna, ale... Musiałaś usiąść, żeby się z nią przywitać? Jakiś... Popraw humor. Ona nie robi tego, co ja chcę, żeby robiła. Jak nieprzyjemna rozmowa. Powiedz dowcip o małpach. Opowiadasz ten dowcip, czy coś innego robisz? Ma jakąś inną tutaj rozmowę w tle załączoną. Ja bym chciała, żeby zrobiła to. Niezręczne spotkanie. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Za dużo simów na raz. Można tu coś zjeść? Przygotuj drinka, zajmuj się barem. Nie, dobra, ja chyba wrócę do domu. W tym klubie się nic ciekawego nie dzieje. On tutaj stoi i nic nie robi. O, jakiś miły sim! Czekaj, poznaj go! Idź poznaj tego sima. Szybciutko. Może jesteś głodna i śpiąca, no? Swobodna dyskusja. No, sul. No. Może się poznacie. Może wcale nie czekacie złamane serce. Rozmawiaj o więcej opcji. Przyjazne. Poznaj. Jak on się nazywa? Travis? Podłe. Słuchliwość zabawne. O. Opowiedz dowcip o mimach. Powiedz śmieszną historię. Parę innego sima, żartuj o politykach. Chcę z nim zaprzyjaźnić. Muszę się zaprzyjaźnić się. Wiem, że jest późno, no ale co tam. Da. Ożywiona rozmowa. On chciał kogoś objąć, ale... Myślę, że na te 4 za wcześnie. Przyjemna rozmowa. Fajnie. Możesz pogadać z nim o grach? Dyskutuję o strategii gry. Ciekawe, jakie ma zainteresowania. Jak minął mu dzień. Dużo opcji jest. Popraw humor. O, może popraw humor. Romantyczne? Zabawne? Przyjazne. Więcej opcji przyjaznych. Zaproś! Zapytaj, jak minął dzień. Pożegnaj się. Rozmawiaj o zainteresowaniach. O. Entuzjum się nowym show. Coś o nim wiemy? Jest szczęśliwy, jest zapaleńcem, jest zadufany, jest towarzyski. Ma dwie takie same cechy jak my! Ale fajnie! Patrzcie, jesteście podobni. Tak, wiem, że potrzebujesz do toalety. Będziesz mieć wpadkę z pęcherzem? Dobra, to lepiej wrzucać do domu. Ale będziemy mogli się z nim spotkać, bo... Ten. Jest pożegnaj. Pożegnaj się, o. Pożegnajcie się, nie no tak bez pożegnania. Dobra. I może idź do... domu. Poczekaj, wrócisz do domu. Jak tu wrócić do domu? Podróżują. Wracamy do domu. Bo... ona ma już różne swoje potrzeby. Jak w tym widoku jest zawsze ten. Do domku. Zawsze taki dzień wygląda. Jestem ciekawa, jak będzie w pracy i w ogóle. Jak jest trochę dużo simów, to nie do końca ogarniam, o czym oni rozmawiają i o co chodzi. Ale okej. Okay. Jest fajnie, bo jest dużo opcji. Dobra, wróciłaś do domu. Cieszę się. Najpierw toaleta. To jest pilne.
pilne przez duże P. Już. Potem zaprzyjaźnić się z kimś. No to się na razie nie udało. O, czekaj. Masz, żeby zadzwonić do kogoś. To może zadzwonimy do tego Travisa. Czekaj, ja nie chcę. Ja chcę telefon. Rozmawiaj z... Graj w grę. O, można na telefonie grać w grę. Przenieś rodzinę. A tutaj też mogę się przeprowadzić. Podróżuj. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Dobra. Rozmawiaj z... Już mamy więcej znajomych niż tylko naszą sąsiadkę. Znajomi. Nie jesteście znajomymi? Rodzina? Romans? Czym się nie wczytuje? Dobra. W każdym razie zadzwonimy do niego i zobaczymy, co u niego słychać. Spełniło się jej pragnienie, więc jest fajnie. Mogę mieć tylko 3 pragnienia. Aha, ona najpierw musi umyć rączki. Odśwież się. Świetny wygląd zachęca Simu do flirtowania. Podnieś się na duchu. Jak to wygląda? Co takiego? Ja śpię? Ja śpię! Zadzwoń później. O nie. Nie jest zadowolony. Podnieś się na duchu. Wcale kostka nie miała racji, zobaczysz. Dobra, zjedz coś na szybko może. Albo nie. Zjedz obiad. Co można zrobić? Makaron z serem, tost z serem, sałatka ogrodowa, rybne taco. Zrobimy rybne taco. O, znowu jest pewna siebie. Znowu mi kryształek świeci na niebiesko. Podniesione morale. Podnoszenie na duchu. Okej. Okay. Przyjemna rozmowa. Tutaj jakieś świeże, ulepszona lodówka. I ozdobione. No proszę, jak ona jest szczęśliwa w tej kuchni. Zacznij obraz wzbudzając pewność siebie. Co? Ciachłaś się? Ale już zrobiłaś ostatnio obraz z lwem. Więc... A jak to skreślę, to pojawi się coś nowego? Fajnie zniknęło. A można za ten? One chyba nie znikają, więc nie trzeba kłódeczkować. Aha, on znowu chce ten obraz, więc spoko. Dobra, gotuj. Jak wygląda twoje rybne taco? Całkiem smacznie. Masz na stole ten. Kupimy rybkę? Albo złowimy rybkę. Nie będę kupować. Kupowanie jest dla simów, którzy nie potrafią łowić, a my przecież potrafimy łowić, co nie? Okej, okay, głód i energia spadła. Dobra. Ona raz dziennie potrzebuje chyba tylko, kurczę, prysznic brać. Bo tak tutaj w ogóle ta higiena nie spada. Zobaczcie, ile ona ma higieny. A przecież braliśmy rano prysznic. Znaczy, piliśmy ten napój. Nie włączaj mi tej muzyki w kółko. Jesteś strasznie ten, samowolna. Tutaj mamy różne rzeczy, fajnie. Jest już bardzo śpiąca. Jutro do pracy. Na którą do pracy? Na 10:00. A jest po północy. Dobra, tu idziemy spać. Tak będzie lepiej, śpi. Tutaj też mogę sadzić nasionka. Tam mam takie doniczki. No i tutaj oczywiście jest ten fridge bunny z lamą. Bardzo mi się podoba i kryształkiem. Tutaj są flamingi. I jeszcze gdzieś jest, o właśnie, ta lama z żywopłota. Żywopłotu. No, whatever. O, moje roślinki. Czemu w tej doniczce nic nie ma? Mnie to trochę denerwuje. Czekajcie. Ja sobie tę doniczkę dam... Nie tu. Tu. A mogę też w domu sadzić? Mogę. Fajnie. O. Wracamy do życia. Obsługa telefonu. Tak, domyśliłabym się, jak używać telefonu. Już go używałam, gro. Właśnie. A jak zrobić... Czy mogę posadzić na przykład gdziekolwiek chcę, oprócz doniczek, te moje rzeczy? Sprawdzimy to rano. O, śpi. Opłynęła w sen. Dobra. Zobaczę usługi. Gosposie albo pizza. Fajnie. Ciekawe, czy sobie kunka do dzieci. Różne lokale na świecie, takie jak park czy biblioteka. No to już wiemy. Już od dawna wiemy. To jest ta mapa skarbu. Właśnie, trzeba to sprawdzić. Która jest godzina 8:00. Ja muszę to obczaić, tę mapę. O. Weź, zmień strój na codzienny. I to. Schowaj do wyposażenia. Mogę coś robić z tą mapą, czy nie? Co robić z tą mapą? Stary, poniszczony zły papieru z tajemniczymi znakami. Czekajcie. Muszę jeszcze sprawdzić, czy na przykład mogę tutaj posadzić, powiedzmy, róże. O, tu. A, mogę.
Poza doniczką. Też fajnie. Fajnie, że można poza doniczkami. Opcje gry, dobra. Tajemniczymi znakami zamazanym brudem. Być może dobrym pomysłem będzie umieszczenie tego wyposażenia twojego Sima, zanim zacznie kopać. Okej. Czyli to, że ma wyposażenie, ma coś dać. Ciekawe. Lekcje. Dobrze, dobrze. To wiemy. Za niedługo do pracy, prawda? Idziesz już do pracy? Czy po prostu podlej roślinkę? Ojej, co tu się stało? Trzeba będzie odchwaścić. Odchwaszczaj. Odchwaszczaj. Nie wiem, czy zdążysz, ale już możemy kliknąć. No. Odchwaszczaj. W sumie, no i właśnie nie ma sklepu, do którego możemy pojechać po nasiona albo po jakieś rzeczy do jedzenia, tylko od razu przez doniczkę kupujemy to. Ja też bym wolała na przykład, żeby były sklepy, gdzie jedziemy po nasionka i tak dalej, no ale... O, ktoś tu myśli o dziecku. Co z pracą? Moja droga, na 10:00 masz. Jeszcze 20 minut. Nie musisz już wyjechać, czy coś takiego? A ty podlewasz zamiast odchwaszczać. Aha, masz podlewanie roślin. Podlewasz od razu wszystkie. Fajnie ociekają wodą. To jest doniczka, w której miałam posadzić jabłko. Już są plony po 2 dniach. Szybko rośnie. W Desims trzeba wolniej rosły roślinki. Nie wiem, czy to też nie jest trochę za łatwe, że aż tak szybko rosną, no ale... Odchwaszczasz? Tutaj jest chryzantemy. Jak wyrywasz te kwiatki? Ja nie mogłabyś z nich zrobić bukietu czy coś? Dobra, jest 10:00. Idź do pracy. Dobra. To usuwamy. Wrócimy do chwastów, jak wrócisz z pracy. Jestem ciekawa twojego pierwszego dnia w pracy. Jesteś pogodna, więc... Nie. Idź do pracy. Proszę cię, idź już do pracy. Zostaw te. Jak ładnie, no. Ślicznie, idź. Gdzie ty mi znikniesz, jak pójdziesz do pracy? Będę tu na ciebie czekać w pustym domu. Nie będę mogła widzieć, gdzie jesteś. No. Idzie do pracy. No i jej nie ma, po prostu. Tak jak w The Sims 2. I to jest smutne. Ja wolałam widzieć, jak Simowie właśnie jadą przez miasto do tej pracy, tam wchodzą do budynku. Wiemy, że budynki były króliczymi norami, no ale fajnie było widzieć, gdzie się znajdują, a tutaj w mieście nawet nie ma tych miejsc pracy, więc... No, nie podoba mi się to miasto przede wszystkim w czwórce. No, wracasz już? O której ona wraca? Głodna jest. Nie jadłaś śniadania? Chyba nie jadłaś śniadania. Fuu, jakiś śmierdzący talerz. No trudno. Zobaczmy. Nie mogę na nic klikać, bo jest gdzieś indziej. Jejku, mogłam chodzić sobie chociaż poczytać jej umiejętnościach, czy coś, jak jej nie ma. Albo zobaczyć, kiedy wróci z pracy, bo nie wiem. Nie mogę teraz kliknąć i sprawdzić. A nie, piszę. Do 18:00. Dobra, to chociaż tyle. Musimy czekać w tym pustym domu. Możemy oglądać, jak Simowie chodzą. Jakaś znowu taka smutna Simka. No, i co? Kiedy będzie 18:00? Już trochę nagrywam. 44 minuty. I będę musiała zaraz kończyć. No. Please, wracaj. 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 Szkoda, że nie da się jeszcze bardziej przyspieszyć. Bo w sumie trochę czekamy, tak bez sensu. Mogłoby nas jakoś przewinąć, jak jest tylko jeden sim automatycznie do momentu, kiedy ona wraca. Bo tu się nic nie dzieje po prostu. Mogę sobie oddalać, przybliżać i o. Proszę, 248 zarobiła. Jest szczęśliwa. Praca. Okej. Pokaż tutaj, co masz robić. Kolejne zadanie do awansu. To jest grać w te gry wideo przez 4 godziny. Dobra. Może na razie się nie będziemy zajmować chwastami. W sumie powinnam już kończyć powoli ten odcinek. Tylko jeszcze jakoś ją doprowadzimy do końca dnia mniej więcej. O! Przytnik gałązki. Z miękko doniczki. Niebieski. Fajnie. Musisz coś zjeść, prawda? Chyba nie jadłeś w pracy. Zjedz obiad. Dobra, weź tego tosta. No, w pracy nie jedzą Simowie. Ciekawe, czy by potrzeba skorzystać z toalety, gdyby skorzystała w pracy. No, właśnie to miasto mi się nie podoba. To jest taki największy smutek tutaj. Ten talerz mogę go dać sama do śmietnika. Nie mogę? Jest na czerwono, to nie mogę. A do zlewu?
Też nie. Nie pozmywa się samo. O, jak ładnie świeci. O, chociaż pisze, za ile się zepsuje pierwszy raz. Cieszę się. Sprzątnij potem. Tak? Masz sprzątanie? Dobra, zajadaj. O, telefon dzwoni, ale fajnie. Tak, odbieraj. Natychmiast. Odebrała? Odebrała czy anulowałam? No weź. Mogło mi się źle kliknąć przez ten mój dwuklik nieszczęsny. On dzwonił do ciebie. Ktoś puka? No, on tu jest! Poznaj? Nie ma powitaj? Pochwal, opowiedz się w Sunset Valley. Zostaw te naczynia, idź. Zostaw to. Zostaw, idź. Fajnie zapukał. No ale... Hello! Wyszła cię powitać, sobie po prostu wlazłeś. A myślałam, że go jutro zaprosimy. Dobra. Więcej opcji. Przyjazne. A, dyskutuję strategii gry, o. Nie, no spędzaj czas z nim. Ja, dobre jedzenie. Głębokie więzy. Travis jest szczęśliwy. Jesteś się znajomością. Aha, ty sobie gadasz siedząc na krześle, a on stoi do ciebie tyłem. Trochę bez sensu. Zapytaj, jak minął dzień. Może spróbujemy coś romantycznego? Zapytaj, czy jest w związku. Jesteś w związku? Jesteś czy nie? Odpowiadaj szczerze! I to natychmiast. No i co? Powiedział nam? To jest w związku, czy nie? Czekajcie, jeszcze raz spytam. Bo nie wiem, czy to się gdzieś pokazało, czy nie. Romantyczne? Aha, chyba już spytał. Obejmij! Spróbuj go objąć. Szczęśliwa. Bardzo szczęśliwa! Jaka wesoła! No, i co? Ooooo! Przytuliłaś go, jak słodko! Romantyczne. Zadaj ryzykowne pytanie. Ja się boję. Poflirtuj z nim lepiej. Szkoda, że nie masz tej emocji typu pewność siebie i tak dalej. O, rośnie im serduszko! Powiedz, że fajnie wygląda. Tutaj. Aktualny status związku romantyczne zainteresowanie. O, chyba się polubili. Ale fajnie, to jest jakby więcej relacji. Co jest tutaj ryzykowne pytanie? Jest szczęśliwy. Nie? Obraził się czy coś? Chyba nie. Uff, już się przestraszyłam. Trzymaj za ręce. O, wstawaj. Fajnie jeżdżą na tym krześle. Podoba mi się. Pierwszy pocałunek. Nie za szybko. Lepiej nie jeszcze odmówi. Jestem ciekawa, jak ich zostawię, to co będą robić. Zadzwonić do kogoś. Powiedzmy, że teraz im nic nie zaznaczę. I co będą robić? Rozmawiają ze sobą. Fajny, taki różowy jest ten romans. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Aż 21. O, zabawa spadła. Ojej, znowu się trzymali za ręce. I to bez mojej wiedzy. Przytulają się. Co nie będą dalej robić, jak im pozwolę robić, co chcą? Gada do niego coś. Pierwszy pocałunek. Spróbować? Romantyczne. Szepcz uwodzicielsko. Romantyczne.
Poślij pocałunek jeszcze jest. Pochwal wygląd, obejmij gadka na powrót, flirtuj. Więcej opcji. Powiedz, ci się podoba, no co tam. Co ci zależy? Jak fajną maminkę, podoba mi się. A sprawdźmy ten pierwszy pocałunek, co tam. Wow, mój kryształek świeci na różowo. Wow, ale fajnie. Jak super to wygląda. Czekajcie, ja muszę to wam... Jak słodko. Muszę wam to pokazać. Muszę wam to pokazać, po prostu wow. Okej, okay, już nagrałam, ale super. Opowiedz komuś sprośny dowcip. No wiesz? Po prostu stanie chłopakiem. A czemu mam dalej pierwszy pocałunek, jak już ucałuj dłonie? Bardziej by do faceta pasowało, ale muszę sprawdzić, bo ta opcja się pojawiła w związku z emocjami. No, jakie słodkie. Wręcz róże. Jaka flirty! Bardzo flirciarska. Mój kryształek świeci na różowo. Wow, nie wiedziałam, że będą takie kolory. Ciekawe, jakie są jeszcze kolory emocji, których nie znam. Więcej opcji, romantyczne. Barabara, postaraj się o dziecko. Nie, za wcześnie, no co ty, dopiero go poznałaś. Uwodzicielska poza. Czym jest uwodzicielska poza? Ta, no musi zwrócić na ciebie uwagę po prostu, no. Pogłasz po policzku. Pochwal wygląd, pocałunek z pasją. Taka flirty. Dobra. Gadka na podry, flirtuj. Proszę sobie, szepcz uwodzicielsko. Wyznaj nieprzyjmującą miłość. Nie no, bez przesady. Za wcześnie na to. Czekaj, a ten dowcip? Twój wymarzony. Chciałaś opowiedzieć, to opowiedz. On już sobie poszedł? No jak poszedł? Tak bez pożegnania? Tutaj jesteśmy super na różowo. Potrzebuję rozrywki. Potrzebuję rozrywki. Dobra, ale wiecie co? Już nagrywam bardzo długo. Prawie godzinę. Chociaż w sumie dobra, bo i tak ona już idzie spać. Potrzebuję rozrywki. Potrzebuję rozrywki. Dobra, to sprawdzimy, jak się gra w gry na telefonie. O. Wow, jak ona jest flirty. Fajne. Zacznie ci zabawa? Tu. Okej. Okay. Jest na zielono i może iść spać. I ten odcinek będę już kończyć. Ale nagram jeszcze jeden z życia. Bo, znaczy jeden. Chciałabym nagrać jeden tydzień z życia. Więc do soboty wieczorem chciałabym nagrać. Taki, no żeby po prostu zobaczyć tak, jak pójdzie mi pierwszy tydzień życia w The Sims 4. Bo wiadomo, że wszystkiego się nie da pokazać, bo to jest tylko first look i ma za zadanie pokazać takie pierwsze chwile z grą, dlatego chciałabym nagrać pierwszy tydzień. Także będzie jeszcze jeden... Przepraszam. Także będzie jeszcze jeden odcinek z życia. No, potrzebuję do toalety. Zajmę się tym później. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Gra się całkiem fajnie, tylko szkoda tego miasta, ale poza tym gra się całkiem ciekawie. Jestem ciekawa, jak tutaj się wszystko rozwinie. Także to było wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych i pa, pa!